W ostatnich latach zajęcia z robotyki dla dzieci cieszyły się dużym zainteresowaniem. Z początku głównie w dużych miastach, a teraz również w mniejszych miejscowościach. I choć takie zajęcia nie uczynią z dziecka milionera, ani nawet pewnie wziętego programisty, to warsztaty z programowania mogą przynieść naszym pociechom korzyści. Warto wiedzieć jakie. Po pierwsze zabawa. Robotyka to przede wszystkim fun, zabawa. Jeżeli zajęcia nie są wciągające i pasjonujące, dzieciaki szybko tracą zainteresowanie. A zajęcia z kodowania to budowanie z klocków, a następnie wprawianie swojego dzieła w ruch. Co może być bardziej pociągającego? Po drugie, współdziałanie. Przeważnie zajęcia odbywają się w grupach złożonych z kilku zespołów, dwu-, trzyosobowych. Przez to maluchy mogą szybciej wykonywać konkretne zadania. To wymaga współdziałania. Choć trudno jest wyrokować na temat przyszłości, uważa się, że kreatywne i efektywne współdziałanie będzie jedną z najważniejszych umiejętności w nadchodzących dekadach. Po trzecie, logika. Programów komputerowych nie można przekupić, przebłagać czy przekonać. Kierują się one wcześniej zbudowaną i żelazną logiką. Zaprogramowanie urządzenia wymaga stworzenia funkcji i procedur z istniejących pętli oraz wyrażeń logicznych i warunkowych, ale w formie zabawy. Nie przypomina Ci to fajniejszej lekcji matematyki? Po czwarte, myślenie algorytmiczne. Aby sprawić, że nasz robot będzie robił zaplanowaną przez nas rzecz, musimy ułożyć mu plan postępowania, tak zwany algorytm, czyli przewidzieć, w jaki sposób ma się zachować w określonych warunkach. Najprostszym przykładem podobnego myślenia jest układanie trasy przejazdu z domu do pracy. Myślenie algorytmiczne ma zatem szerokie zastosowanie w życiu, przynajmniej moim. Po piąte, rozwiązywanie problemów. Jedną z największych bolączek naszego szkolnictwa jest nastawienie na jednorazowy sukces. Umiesz? 5. Nie umiesz? Pała. Problem polega na tym, że w życiu sprawy mają się zupełnie inaczej. Błędy i porażki są jego częścią, a jedną z najcenniejszych umiejętności jest szybkie ich lokalizowanie, wyciąganie wniosków i ich naprawianie. Pod tym względem robotyka i kodowanie mają znacznie więcej do zaoferowania niż system szkolnictwa powszechnego. Korzyści z nauki programowania można by mnożyć, należy jednak pamiętać, że jest to zwyczajnie rozwijająca zabawa i pożytecznie wykorzystany czas. Jeżeli podoba Ci się ten film, daj nam o tym znać i polub nasze małe dzieło. Możesz nas także wesprzeć, przekazując swój 1% podatku na Fundację Lemat. KRS 577 416. Oglądaj nasze kolejne filmy. Dziękujemy.